Co jeżeli bym wam powiedział, że hakerzy mają dostęp do całego kodu w Pet Simulator 99, czyli mogą robić dosłownie wszystko. Kilka minut po tej aktualizacji napisali pewnego rodzaju skrypt, który tworzył właśnie takie ekwipunki. Zamiast jednego jajka na evencie gracze mogli otwierać 99. I aktualnie na ekranie widzicie ten skrypt. Tak, wystarczyło 6 linijek kodu, żeby popsuć całego Pet Simulator 99. No i pewnie sobie teraz pomyślicie, że to bardzo dużo i tak dalej. No niestety muszę was zmartwić ze względu na to, że Big Games prawdopodobnie podobno pobiera nasze adresy IP. Co to jest adres IP? Jest to po prostu unikalny adres każdego komputera, każdej sieci, dzięki czemu Preston wie, gdzie mieszkasz. Jak się z tym teraz czujesz? Jeżeli odpaliłeś Pet Simulatora na swoim komputerze, Preston wie, gdzie mieszkasz. Niezależnie, czy grałeś w to godzinę, dwie, dziesięć, czy włączyłeś na sekundę. Mówiłem wam, widzę, że coś tu cuchnie, ale dobra, przejdźmy sobie do tego wszystkiego. A, no i rozdam dzisiaj za darmo 3 Golden Huge, ale nie wiem, czy po tym odcinku będziesz chciał nadal grać w tą gierkę, dlatego zostań do końca. Generalnie całą tą sprawę naświetla użytkownik o niku CastyDev. Tutaj mówię, prawdopodobnie jest to jeden ze skrypterów właśnie tych zmodowanych wersji Pet Simulatora. A bardziej to PSGO, ale wiecie, o co chodzi. Link do tego profilu standardowo znajdziecie w opisie. I przejdźmy sobie do samego tweeta, a mianowicie zobaczmy pierwszą wiadomość. Generalnie w tej wiadomości dostaliśmy informację, jak wykluwać więcej jaj, a nie jedno, tak żeby właśnie mieć więcej huge. Tutaj dostaliśmy nawet cały tutorial, jak to zrobić, a tu prawdopodobnie przykład osoby, która tego nadużywa. A nie jest to byle jaka osoba w community Pet Simulatora. No w sensie oczywiście, tak? Jedna osoba mogłaby dropić przecież tyle huge w godzinkę, no nie? Może to zrobił fartem, może nie? Jak wszyscy pewnie już wiecie, ta osoba ma możliwość banowania i odbanowywania ludzi, więc no jest to dosyć mocna osoba, okej? Mamy kolejną informację. Big Games kopiuje i wkleja swoje systemy bezmyślnie, bez testowania, a potem zachowuje się w szoku, gdy te rzeczy zostaną znalezione. Rozgryzłem to dosłownie w kilka minut po aktualizacji. Joe, czy mogę teraz otrzymać tego Rainbow Shiny Titanica? I tutaj po raz kolejny wychodzi drama, która była kilka miesięcy temu, a mianowicie gracze za znalezienie exploita, którego było bardzo łatwo zdobyć, dostali po Rainbow Shiny Titanicu, niedostępnego łącznie w grze, za kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Podejrzewam, że większość tych osób to oczywiście sprzedała za prawdziwe pieniądze, bo tylko debil by tak nie zrobił. Ale wiecie, nie można, więc pewnie tego nie zrobili. Ja sam generalnie też znalazłem bardzo dużo błędów, a swojego Rainbow Shiny Titanica też nigdy nie zobaczyłem. O, zobaczmy, jaki śmieszny skrinek. Fajne konto. O, jak sobie huge ładnie dropi. Tutaj macie przedstawiony ten wykres i sami możecie zaobserwować, że tutaj faktycznie ten exploit mógł być dostępny. No zobaczmy, w ile w godzinkę tak szło. 5-6 tysięcy huge w godzinę, gdzie tak naprawdę na Pet Simulatorze było nie za dużo kont, bo około 100 tysięcy. Tutaj magicznie leci tego znacznie mniej. I tak leci dużo, ale leci tego mniej. Prawdopodobnie został ten exploit wyeliminowany, bo w końcu pomyśleli, kurde, skoro 70% naszego zespołu nad tym pracuje, to fajnie by było, jak właśnie systemy bezpieczeństwa były całkiem okej. No i zderpili nam szansę razy 5 na tego huge'a. Tu mamy takiego tweeta na potwierdzenie moich słów. No to teraz pewnie jesteście ciekawi swoich adresów, skąd Pet Simulator go wie i tak dalej, jak to się dzieje. I jak widzicie, jest tutaj rozpisane tego bardzo, ale to bardzo dużo i każdy z was będzie mógł sobie to widzowie przeczytać. I tutaj muszę powiedzieć, że ja się na tym nie znam, czy faktycznie tak to widzowie wygląda, czy nie. Ja się na tym nie znam, nie jestem skrypterem, w ogóle nie rozumiem, co jest tam zapisane w tych kodach. Generalnie zostało to ukryte właśnie dla osób, które kradną ten kod i dla graczy, którzy właściwie wypuszczają te nowe Pets Go modded i takie osoby dostają bana na IP. Ale skoro te osoby dostają bana na IP, to co ja rozumiem, z tego co te osoby dostają bany na IP, tak, czyli nie mogą z danego komputera wejść na żadną grę Big Gamesa, no to skądś musi być to IP. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby oni dostali na komputer, no to druga strona musi wiedzieć, na jaki komputer dać tego bana. Bo to nie jest taki zwykły ban na nickname, że właściwie daną osobę zbanują i tyle. No ja miałem takiego bana w Pet Simulator X i nie mogłem wejść tylko z jednego konta, a nie z całego komputera. A teraz banują całe komputery. Więc skoro mogą zbanować komputer, to czemu nie mogą... Wiecie, o co chodzi? To trochę jest to dla mnie dziwne. Tu mamy pokazany jakiś checker IP podobno. No mówię, ja się na tym nie znam, mam nadzieję, że jest jakiś skrypter, który to właśnie widzowie ogarnia, który może to jakoś rozszyfrować, powiedzieć mi, o co z tym więcej chodzi, bo ja się trochę zacząłem obawiać, nie? Tutaj mamy innego użytkownika, który twierdzi dokładnie to samo. Tutaj mamy dokładnie innego użytkownika, który również sądzi to samo. I na tym profilu również jest bardzo dużo widzowie informacji o tym. Jezu, a taka się mocna bardzo jechanka pusza w stronę tego użytkownika. Wiecie, i tych postów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Mamy kolejny taki post. Tak szczerze widzowie, to nie mam pojęcia, co o tym myśleć. To znaczy wiem, jeżeli korzystacie z internetu, po prostu używajcie
używajcie VPN-a, który będzie zmieniał waszą lokalizację. No inaczej się przed tym nie ochronicie. Nie wiadomo, czy to jest prawda. Ja tego nie wiem, bo jestem na to za głupi. Nie mam dostępu do tych kodów, a nawet jakbym miał dostęp do tych kodów, to i tak bym ich nie zrozumiał. No ale jakoś ten kod wypłynął, skoro gracze mogą robić Pets Go Modded i widzą takie rzeczy. I to osoby, które się na tym bardziej znają. Jeżeli chcecie wygrać za darmo 3 Golden Huge Hell Rocky, chociaż mówię, nie wiem, czy nadal będziecie grali w tą grę, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu napisz słowo adres oraz swój nickname z Robloxa. Ale żeby być obiektywnym, mamy też dwie strony medalu, a mianowicie są drugie osoby, które też się na tym znają i mówią, że jest to niemożliwe, żeby brało to adresy IP, więc nie wiem, co tutaj jest dokładnie prawdą. Chciałem wam pokazać ten problem, na czym to polega. Jestem ciekawy twojego zdania, co o tym sądzisz, czy faktycznie Big Games może nam wykradać adresy IP. I tak jak mówiłem, jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to fakt faktem zaczęły się pojawiać bany na IP dla graczy i Big Games musi mieć skądś te IP graczy. Ja tylko tego nie rozumiem, może mi ktoś to wyjaśni w komentarzu. A jak jest to na Discordzie i tak dalej, jestem tego naprawdę bardzo ciekawy. Ale mogę wam potwierdzić, że niektóre fakty z tych rzeczy, które te osoby pisały, na 100% są prawdą, ze względu na to, że o nich po prostu wiem. Więc jeżeli w jednej kwestii ci użytkownicy nie kłamali, to w drugiej kwestii nie mam podstaw do tego, żeby im nie wierzyć, czy coś takiego, nie? To tyle ode mnie, a wy nadal grajcie w Big Gamesa, nadal grajcie w Pet Simulatora, Pets Go, przez świetne aktualizacje robią, przez to świetne studio, nie promujące hazardu, w ogóle nie skierowane pod kasę, nie uzależniające dzieci, ani trochę nie, widzowie, nie. O, pamiętajcie, że procenty przecież w tych grach działają tak świetnie, że nie ma jakichś ukrytych aktualizacji, właśnie na przykład ze znerfieniem procentów na jedynego huge'a w aktualizacji, którego się dało zdobyć, że nie ma jakiegoś głupiego rozdawnictwa, no przecież to jest co Big Games, tak, no to jest co Big Games, tak szczerze jest to jedno z gorszych studiów według mnie na całym Robloxie, a zarabiają ogromne kupę pieniędzy. Mój stały widz poprosił mnie o to, żebym mu otworzył 4 godpotki w Pets Go, dlatego to zrobimy na tym materiale, bo brakuje mi do 8 minut, dlatego lecimy sobie, odpalmy wszystko, co się da, jakiegoś koktajla, instant luck potion, nie, bo to się nie kombi, tego jesteśmy pewni, że to się nie kombi, wszystkie owoce shiny, żeby tutaj nie było, że nie wiem, mogłem coś lepiej zrobić i tak dalej, ja nawet kupię dla niego Game Pass za 50 robuxów, nawet wydam dla niego te 50 robuxów, bo mi zaufał, bo mi dał, no chcę, żeby mu wyleciał huge. No to dobra, zaczynamy, leci pierwsza godpotka, jest odpalona. Wiecie co, zróbmy sobie jeszcze Blazing Dice, dodatkowo Rainbow Dice, dodatkowo Golden Dice. Mamy dzięki temu galaktyczną i poleciało, jest animacja, dobra, jest animacja w pierwszym. Czyli pecik powyżej 1 na 50 milionów będzie. Czy to będzie huge? No nie, to nie będzie huge. Mieszkie, nie. Co my tu mamy? 1 na 8, dobra, muszę to sobie zapisywać. No dobra, to teraz spróbujmy bez tego Galaxy Dice'a, bo tego jestem ciekawy, więc dobra, odpaliliśmy sobie godpotkę. I lecimy z rolem. Jest animacja, dobra. Jest animacja i co my tutaj ciekawego dostaniemy? Tutaj jeden, ojejku, znowu nie ma huge'a. No nie mogę wydropić tego huge'a. Moje konto jest jakieś pechowe. I tutaj jeden na 350 milionów, jeden na 135, jeden na 100. O, jeszcze do tego rebirfa dostałem. No dobra, dawaj już tym rebirfem, bo chcę dalej otwierać. To lecimy, trzecia potka odpalona. Jejku, to kosztowało 15 milionów. Ja mu mówiłem, nie otwieraj tego. A on chciał, no to jak chciał, no to wiecie, widzowie, Galaxy jest godpotka odpalona, jak chciał, no to ja oczywiście otwieram, jest animacja, halo. Ej, co mi się tu odpierdzieliło? Ej, czemu ja, co tu się wydarzyło? Jakie ja pety mogłem wydropić? Kurde, nie wiem. Minutę temu powinno pisać, ten 2 minuty temu. Okej, czyli 1 na 180, a nie, to tego to wydropiłem wcześniej. Ej, okradli mieszkaniowy potkę. Ty, okradli mu potkę, stary, bo jej nie mam w ekwipunku. Ja pierdzielę, jaka ta gra to scam. Dobra, lecimy, otwieramy ostatnią. Dobra, jest animacja, wow, jest animacja. I co my tutaj ciekawego dostaniemy? Ja pierdzielę, jaki wstyd. No i nie ma huge'a, no z 4 godpotek nie ma huge'a. Kto by się tego spodziewał? Co my tu mamy? 1 na 556 milionów. To akurat spoko. Ej, tutaj mam dużo, 1 na 135 milionów. Ale ja też wydropiłem. Nie wiem, Pets Go to taki scam.